Yes, nie? Yes, po gromcy mitów. Jesteś gotowa? Uważaj, żeby nie przebić mi śledziony. A gdzie jest śledziona, żebym wiedział? Patrzcie na to, to tak trzyma jak cholera. Wow. Zrobiłem. Ale ekstra, jak mózg trochę. Witam pięknie kochanych widzów. Ostatni odcinek z serii 100 osób na jedną miejscówkę bez budowania bardzo wam się spodobał, więc rzucam dzisiaj kolejny mecz. W dzisiejszym odcinku 100 widzów zmierzy się na grocie bez budowania walcząc o fałdolce. Więc jeżeli chcecie więcej tego typu odcinków, strzelajcie łapeczki w górę. A teraz chciałem ogłosić wyniki konkursu na poduszkę z poprzedniego odcinka. Do zgarnięcia była jedna z tych poduszek, taka lub taka. A tutaj wam się wyświetla szczęśliwy zwycięzca. Mordeczko, odezwijcie do mnie na e-mail gamingwithfarel@gmail.com. Oczywiście mój adres e-mail masz w opisie, a ja postaram się jak najszybciej podesłać ci poduszkę. Przypominam wam, że dzisiaj o godzinie 16 na moim drugim kanale farelskim datuje kozacki odcinek. Jeżeli jeszcze go nie subskrybujesz, klikaj link w opisie. Zapraszam wszystkich do mojego sklepu Pixi. Link znajdziecie w opisie, tam znajdziecie fajne gadżety oraz bluzy i koszulki. Tak wygląda mapa, na której będą się mierzyli dzisiejsi uczestnicy. 100 osób na grotę. No zobaczymy, komu się uda pokonać bossa i komu się uda zgarnąć kartę, wejść do sejfu, no i oczywiście wygrać gierkę. Zapowiada się ciekawy meczek, więc lecimy. Zobaczmy, jak leci Battle Bus. Battle Bus leci idealnie, więc let's go. No dobra, moi drodzy, zaczynamy zabawę. Ja już wyskakuję. Muszę polecieć gdzieś na jakąś wysoką miejscówkę, żeby się rzucić w otchłań. Latamy tylko na grotę i Cepelin też bierze udział w turnieju. Woohoo! 360. No i lecimy. Okej, tutaj mamy od razu niezłą taktykę. Chłopaki ogarnęli sobie czołga. Jeden steruje, drugi strzela. Tam jeszcze jest chyba dwóch ziomeczków, o ile się nie mylę. Dobra, czy on będzie niszczył czołg? Ja na jego miejscu bym w ogóle nie ruszał. Pokonał gościa. Na jego miejscu bym nie niszczył czołgu, tylko nim jeździł do końca. Zobaczcie, jakie oni robią oro. Tam chyba ktoś siedział na armacie, z tego co widziałem. Czy on chce wjechać czołgiem tutaj do tunelu? Czy mi się wydawało? Wjeżdżają na górę. Tutaj chyba ten paluch rybny nie ma żadnej broni. No niestety nie miał żadnej broni. Wysypał się z niego tylko pieniążek. A szkoda, że te goście dopiero dolatują na miejscówkę trochę za późno, panowie. Bo nie wiem, czy jakiś lód znajdziecie. 35, 52. Oj, krak. I chyba tego nie przeżyje. Jest dojazd od tyłu. Czy pokona go tym działkiem? Pokonał go działkiem. Musi teraz ziomeczek na tym działku poczekać, aż mu się załaduje tarcza. Tutaj chłopaki albo się dogadali przed customem, że robią taką akcję i to są znajomi, albo po prostu wyszło to totalnie randomowo. Tutaj jest cały czas ogień, cały czas ogień. Kolejne dwie osoby wskoczyły. Co ten chłop wyrabia? Czołg jest przepotężny. A, bo te osoby odbijają się lunchpadem. Ja myślałem, że oni jeszcze latają. Dobrze, albo odbijają się lunchpadem, albo wirami koło Cepelina. Chcieli po prostu w ten sposób przetrwać, latając po niebie. Z pewnością by się to udało, gdyby chłop czołgiem nie stał na górze i nie miał unlimited ammo. Wali do nich po prostu jak do kaczek. Okej, czy oni chcą wjechać do środka? Co się tutaj dzieje? Chłop na działku, jeżeli nie jest kumplem tego ziomka, który steruje czołgiem, no to nie może wyskoczyć z tego działka, bo zaraz tamten przeskoczy na działko i go dojedzie. Lecimy dalej, zobaczymy, co się dzieje. Wow! Spójrzcie tutaj, jakie cwaniaki! Ukryli się, co to jest, schowany? Nie no, ten paluch rybny tutaj jeździ po ścianach. Proszę wracać, proszę pana, do groty. Lecimy dalej. Mamy kolejnego ziomka na armacie, który... Wow! Trafił chłopa za stówę. Podlećmy dalej. Goście też tutaj jeżdżą samochodzikami, ciężarówką. Ubrał taki idealny skin, który się idealnie zlewa w tym kontenerze z otoczeniem. Zobaczmy dalej, co się dzieje. Noctowizja 28. Bardzo fajny lucik. Znaczy fajny, no jeden z lepszych, można powiedzieć. Bo tutaj mamy ziomeczkę, który ma tylko rybki i będzie chciał z pewnością zagrać na strefę. Więc tutaj po cichaczu rybka jest łowiona. Mamy kolejnego jakiegoś pod schodami. Tu się nic nie dzieje. Zobaczmy, gdzie się coś dzieje. Kolejnego mamy w szybie. No tutaj to jest 200 IQ zagrywka. Nie znałem tej taktyki. Naprawdę nie znałem tej taktyki, że można się tak ukryć. Po pierwsze, nikt was teraz nie pokona. Chyba że ktoś u góry będzie rzucał granatami na dół. No to ma 5 darmowych frajesków. Nie podpuszczam, C4 też jest w grze. Tutaj chłopaki dalej sobie dają radę tym czołgiem. Jestem mega zdziwiony, że ten czołg jeszcze im wytrzymał. Że oni jeszcze go im nie zniszczyli. 35.
20. Dobra, polećmy sobie dalej. No dobra, tutaj mamy, widzę też dobry lucik. Jest kapustka, są kewiki. Okej. Okay. Tutaj chłoptaś dalej sobie siedzi po prostu na działku. Prawie go nie widać, szczerze wam powiem, w tym działku. Mam jakiegoś gościa, który high ground przejął, no i zaczyna i strefa. Zaczyna i strefa. Za chwilę się zacznie tutaj dziać. Kto ma wędkę? Ten ma władzę w tym meczu. Okej, tam został też chłop obity. Nie wiem, czy ten gościu wie, ale zwykła kanka daje tylko kewa, nie daje leczenia. A tutaj nie masz byłego leczenia, przyjacielu. Więc może być tutaj problem. O, oj, drum gun. Drum pump, przepraszam. I Ufoludek go rozjechał. Ufoludek ma 3 apteki i ile? 8, 9, 10, 11 rybek. Wow. Tutaj widzimy, że niestety może to się szybciutko skończyć. Widzę, że panicznie szuka jakiegoś leczenia na Cepelinie. Powiem ci, mój drogi przyjacielu, że no niestety chyba jest już za późno, żeby znaleźć cokolwiek, bo tutaj było tyle osób, że wszystko na pewno zabrali. Chyba, że jest z przodu kapusta, jest kapucha. Ciekawe, czy do niej dobiegnie, czy zdąży. Jest i kapusta, lecimy dalej. Mamy kolejnego ziomka tutaj w szybie wentylacyjnym, leczy się. 20, 18, co jest? Albo mi się zbugowała animacja, albo nie zdąży. Albo ma taki 200 IQ calculated, że zdąży się uleczyć na strefie, która bije po jeden. Uwaga, 6, 3, 2, 1. Brawo, brawo, idealnie. 2 punkty przed końcem, zdążył się uleczyć. Tutaj cały czas widzimy, są łowione rybki, więc jest tutaj jeszcze szansa na zwycięstwo. Tutaj mamy kolejne 2 apteczki. Ktoś cały czas do nich z czegoś wali. Patrzę, on go nie widział, co jest? No musi podjąć walkę. Jeżeli nie podejmie walki, no to się to źle skończy. Wow! Widzowie, 4 pancerni i pies wjechali na tą, na chatę, na grotę. Spójrzcie, tylko nie mogę przeskoczyć kamerą na czołga. Szkoda. Ma też nejdy. Ja bym te nejdy użył na jego miejscu i obrzucał czołg. Mamy ufoludka. Zobaczymy, co zrobił ufoludek. Kolejna rybka. Uuu, on ma tutaj już masę. Ale to masę leczenia, więc tutaj mamy pretendenta do zwycięstwa. Zobaczymy, co tutaj się wydarzy. Kolejna apteczka też była, minął ją, a szkoda, mógł kurczę zostawić, że ją wziąć, chyba że myśli, że go ktoś goni. Jedna rybka, bezpieczne tempo, ucieka do góry na cepelinka. Cepelin, przypominam, jest w grze, więc można na nim się skampić. Ale wiadomo, każdy gra jak chce, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, polećmy dalej, zobaczymy, co się ciekawego dzieje. Aha, tutaj ziomek cały czas łowi ryby, nie przestaje, ma 5 płaszczaków, kilka splaszy, nieźle. Tutaj cały czas... Nie, on się tak schował, że my nie widzieliśmy tej akcji, jak ufoludek się schował. To jest niesamowite. Tutaj mamy kolejnego ziomka, czy on kogoś widzi, zjeżdża na dół. I tutaj, czekaj, czy mi się wydaje, czy ten ziomek niedaleko ryb nie łowi przypadkiem? Jest czołg. Uwaga, przełączmy się, bo chcę zobaczyć. No, oj, no właśnie, nie zdążyliśmy go zobaczyć, ktoś go sprzątnął. Tak długo ryby łowił w tym miejscu, no ale niestety. Czołg wjechał, pozamiatał. Zobaczmy sobie naszego ufoludka. Daję sobie chłopaczyna radę, widzę. Ciekawe, czy podejmie walkę, czy na bezpiecznie będzie chciał to rozegrać, tylko żeby przetrwać. Szczerze wam powiem, moi drodzy, że myślałem, że te mecze będą szybsze. A tutaj faktycznie, oni skądś nabrali tyle tego leczenia. Tutaj nam się troszeczkę meczyk rozciągnął, że tak powiem. Dobra, tu pewnie się zdąży uleczyć, polećmy dalej. O, pana asesina nie znaliśmy. Pan asesin dosyć jeszcze jest bezpieczny, bo ma troszeczkę tych mgiełek oraz rybek, ale polećmy dalej. Tutaj mamy gościa, który jest dosyć bezpiecznym też miejscu i sobie łowi na spokojnie. No dobra, nie znam tego skina, nie wiem jaka to jest nazwa, ale też dosyć sporo ma leczenia. Okej, okay. Czyli mamy dziś 4-5 osób, nie, 4 osoby stały w grze i tutaj na pewno nam się wyjaśni, to jest zwycięzcą. Wiadomo, o co chodzi. Jest klepa, było zwarcie, jest zwarcie, asasin. Kontra, nie wiem kto, ale go skrakował ładnie. Oj, no i po asasinku. 3 osoby zostały w grze, moi drodzy. Nie podmienia CPM-a? No właśnie, tak myślałem. Powiem wam tak, zgarnął z tego asasina dosyć sporo leczenia. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ładuje kewa, na dole tam miał jeszcze potkę, ale chyba widział czy nie widział. A, tutaj ma leczonko jeszcze kolejne, no dobra. Gdzie jest trzecia osoba? Pierwsza, druga, no i co? Mogę tylko podejrzeć 2 osoby. A szkoda. Ufoludek najlepszy, tak? Ufoludek ma dobry łeb z hitboxami. Strzelasz w niebo i tak mu w łeb trafisz. Tutaj mgiełka jest grana ostro, bo ta strefka chyba już dosyć mocno bije. Okej, zdecydował się... O kurcze, przyfasolił. Postanowił, że... będzie walczył. Postawił wszystko na jedną kartę. Czy mu się to... Wow! Udało mu się go pokonać, ale i tak jeszcze jeden ziomek został. Brawo! Smoothie zwycięzcą drugiego customa. Zgarniasz Smoothie 1000 V dolców. Gratuluję.
GG na czacie, brawo, brawo. No i to mi się podobało. Zarąbisty meczek. Fajnie, że od razu podjął tą walkę. Wiedział, że i tak nie wygra, bo nie ma leczenia, więc poszedł walczyć. Zarąbiście, panowie. Mam nadzieję, że taki custom wam się podobał. Jeżeli jeszcze nie stawiłeś łapeczkę w górę, zrób to właśnie teraz. Subskrybuj kanał z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. I pamiętaj, że o godzinie 16 na nowym kanale wlatuje kozacki odcinek. Ja się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!